Siemano majstry, ostatnio się pomyliłem i już słyszę, jak tam słyszycie, jak tam klikają. No i mają rację, dobra, niech sobie klikają, niech piszą, no dobra, trudno, ale trzeba się przyznać do błędu. Po pierwsze tak, dzięki dla wspierających, którzy wspierają kanał, czy to na Patronite i na YouTubie, klikając właśnie guzik wspieraj. Listę wspierających ostatnio udostępniłem, jak i właśnie na społeczności YouTube, jak i właśnie na Facebooku, tam możecie polajkować stronę, dołączyć do grupy. Ogólnie wszystkie linki macie w opisie, czy to jakichś produktów, które będą pokazywane, tak jak dzisiaj ta prasa z firmy CarMax 12-tonowa, której użyję do pewnej demonstracji. Zapalimy sobie lampkę. Ostatnio mówiłem o silniku M54. Dużo mówiłem o silniku M54 na tym kanale, ale też o ogółach diagnostyki silników i tak dalej. No i był tam kolejny problem tego silnika, wypadanie na zimnym. Czyli tak, odpalamy sobie normalnie silnik, wszystko jest, kompresja jest, chwilę chodzi i zaczyna wypadać. Kiedy spada z obrotów, zaczyna wypadać zapon. Kiedy się lekko rozgrzeje, wszystko jest cacy. No i tam właśnie były próby robienia kompresji, wszystko było ok, testy szczelności. To prawda, jeden silnik, który testowałem, wykazywał, że gdzieś na piątym cylindrze, właśnie, bo tam się objawiało, gdzieś na piątym cylindrze coś jest nie tak. Ale później, tak jak mówię, silnik się rozgrzewa, wszystko jest ok. Ostatnio miałem tu remont silnika właśnie 54, czyli trówki, spalanie oleju ogólnie. No i właśnie też tam był piąty cylinder, klątwa piątego cylindra, check-in i w ogóle. Co jest? No i tam trochę powiedziałem, no co prawda głowica nie była w ciekawym stanie. Wszystkie zawory wydechowe były wymienione, wszystkie prowadnice i obstawiałem, że właśnie to jest głowica, coś ze sterowaniem, tak jak powiedziałem w tym filmie, ale później się okazało, że niestety, no prawie miałem rację, powiedziałem jeszcze, że sterowanie zostało stare, czyli popychacze, i problem został, więc już wiedziałem, że coś jest nie tak, ale dlaczego? Właśnie dzisiaj się dowiemy, dlaczego tak jest definitywnie. Tutaj mamy popychacz. Uwaga, teraz też jest ważna informacja. To są starego typu popychacze. Myślałem, że są montowane gdzieś tam jeszcze na początku serii typu 2000-2001 w tych silnikach. Okazuje się, że nie. Ten popychacz jest z silnika z roku 2003. Ile ten silnik? To był oryginalny silnik. 2000, to był już polift samochód, ale jeszcze były te popychacze na stronie wydechowej, także widzimy dużą różnicę między tym a tym. Pojemność tego popychacza, czyli ile tam oleju mu wejdzie, jest o wiele mniejsza niż w tym. Tutaj jest bardzo dużo, praktycznie połowa popychacza to jest olej, tutaj mamy bardzo malutko i myślałem, że no tak, niektórzy tam sugerowali, ty taki owaki, to są popychacze, pewnie syfem się zabiły. Ogólnie tu widzimy, że tutaj nie ma żadnego syfu, popychacz od środka jest czysty, tak jak i cały silnik był czysty, ale nie działał. Zawieszał się dopiero po jakimś tam czasie i później znowu odpuszczał. Tak jak mówię, to są ze strony sącej, im nic nie dolegało, ale i tak wymieniłem wszystkie, silnik ożył, było wszystko cacy. Problem jest moim zdaniem bardziej tutaj, po tej stronie, to jest strona sąca. Nie wiem, czy to będzie dobrze na kamerze widać, tu wszystko raczej jest ok, tutaj nie jest. Zaraz zrobię jakiegoś fokusa. Tutaj widać po prostu wżery, jest to chropowate i wydaje mi się, że jest bardziej jakiś taki wypukły tutaj u góry, minimalnie, ale coś tam niby jest. A tak poza tym nic złego nie mogę powiedzieć, tutaj wszystko jest raczej spoko, zresztą jakby był porysowany i nie trzymał ciśnienia, no to objaw byłby raczej odwrotny, ale to tyle, no trudno, pomyliłem się, możecie mnie hejtować, damy radę, nie pierwszy, nie ostatni hejt, ale tak jak mówię, tu zagadka jest raczej rozwiązana definitywnie, ktoś tam, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, zrobił głowicę, mimo to problem został, czyli tak samo było tutaj, głowica zrobiona, silnik spoko, i jeszcze doszły po prostu popychacze do wymiany, a szczególnie strona wydechowa, gdzie znajdowały się właśnie
starego typu popychacze. Teraz sobie wrzucimy jeden na prasę i Wam pokażę. Nie musi to być prasa, może to być i madło, żeby je przed montażem lekko odpompować. Ogólnie, jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli montujecie popychacze na głowicę, na silnik i zajmuje Wam to, nie wiem, dzień, dwa, trzy czasu, one powinny się cofnąć. Jednak ten zawór będzie tam napierał na nie i po jakimś czasie powinny się cofnąć. Ten się nie cofnął niestety, mimo że też właśnie chyba silnik jeszcze stał 2 dni, zanim to wszystko poskładałem, odpaliłem. Jeden się nie cofnął, problem pozostał, a sące były ok, także zawsze możecie to odpompować właśnie wciskając go lekko, czy to imadłem, czy praską i tyle. A jeżeli są właśnie jakieś takie porysowane, musicie się przyjrzeć tutaj, to raczej kwalifikuje je do wymian. To tyle, także zrobimy sobie test prasą, najpierw jeden, a potem drugi i tyle. A więc teraz, używając prasy z firmy Carmax, pokażę Wam, o co chodzi. To nie musi być na prasie zrobione oczywiście. Jak prasa działa, to jest bardzo prosty, po prostu mamy kawałek żelastwa i rozpierający je podnośnik butelkowy, który spokojnie sobie można wymontować i użyć jako zwykłego podnośnika, bo tak to działa. Niczym on się nie różni, tylko tyle, że tu jest przytwierdzony do tej blachy. Ale używając właśnie tej prasy, link macie do tego sklepu, ogólnie Carmax, w linku na dole. To jest 12-tonowa prasa, używam takiej już od jakiegoś czasu. Ja tam wiele nie grzebię, jak widzicie, w zawieszeniach głównie silniki. Ale pokażę Wam, o co chodzi, czyli zawsze przed montażem powinno się trochę odpompować popychacze, żeby wypuścić właśnie trochę oleju, ale w tym przypadku nic by to nie dało, bo tak jak mówię, to się nie objawiało tym, że on jest cały czas sztywny, ten popychacz, tylko jest jakaś wada fabryczna. To samo można zrobić z nowego rodzaju popychaczami, będzie ok, ale tutaj on się po prostu zawieszał, był twardy i otwierał nam zawór. Przez jakiś czas, dopóki olej się nie zrobił rzadszy. No i teraz on jest po prostu miękki. Później, kiedy odpalacie silnik, on się napełnia. Kasuje luzy między właśnie zaworem a popychaczem i wałkiem. I tak to działa. Także co do tych popychaczy, jest jakaś wada fabryczna. Już ich nie używają. Tak jak widzicie, wypłynął tu w miarę czysty, świeży olej, nic tu się nie dzieje, tak samo jak w tym drugim. Nie jakiś tam syf, tylko po prostu coś jest nie tak, że te popychacze nam kuleją właśnie w takich przedziałach temperatur oleju. No i jest lipa. Wow! Jak widać, jest to dosyć kawałek solidnego metalu, nie wygina się, pęka, więc jest to dosyć twardy metal, dobrze zrobiony. No, żeby właśnie się nie odkształcał, nie był podatny na odkształcenia, ale też jak widać musi być odporny na ścieranie. Ten raczej nie jest, bo wyszło to po czasie. I tyle, także tyle w temacie.